Czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z motywów Rokuganu. Dziś w Krypcie Pełnej Kości opowiemy wam o Daisho i jego znaczeniu zarówno w Japonii, jak i w Rokuganie. Daisho nierozerwalnie kojarzy się z krajem kwitnącej wiśni na Dalekim Wschodzie, a zyskało tam popularność pod koniec okresu Muromachi. Edykt z 1629 roku wymagał, aby samurajowie nosili daisho podczas sprawowania swojego obowiązku. Za każdym razem, kiedy bezpośrednio wykonywali zlecone przez ich feudała lub władcę polecenia, mieli obowiązek nosić przy sobie daisho jako symbol tego, że wykonują jego rozkazy. W roku 1683 daisho zostało ograniczone do klasy samurajów i stało się ekskluzywnym symbolem tej kasty i ich rangi. W okresie Meiji po 1871 roku edykt cofnął wymaganie noszenia daisho przez samurajów, a już 5 lat później, w 1876, noszenie mieczy przez większość populacji Japonii zostało zupełnie zakazane. Daisho przestało być wtedy symbolem kasty samurajów, która w parę lat później zupełnie przestała istnieć. W Rokuganie daisho również jest symbolem statusu samuraja. Jednakże nie zawsze tak było. W dawnych czasach, jeszcze sprzed powstania Szmaragdowego Cesarstwa, głównym mieczem, którego używali Rokugańczycy, było Chokuto. Posiadało ono już cechy typowe dla katany, jednak że miała też kilka znaczących różnic. Jej ostrze nie było lekko wygięte do tyłu, lecz było proste. Posiadało ono jednak jednosieczne ostrze. Miecze, których używały kami, to były właśnie chokuto, a większość najpotężniejszych nemunarai w Rokuganie to też jest chokuto, gdyż pochodzą one właśnie z tych niezwykle dawnych czasów. Sama nazwa dzisiejszego odcinka, właściwie jego tematu, wychodzi z połączenia słów daito, co oznacza długi miecz, oraz shoto, czyli krótki miecz. Dwie pierwsze sylaby obu tych słów tworzą tak znamienne dla nas, szczególnie dzisiaj, daisho. Początkowo to słowo daisho nie odnosiło się do pary mieczy, a raczej do czynności noszenia pary mieczy przy sobie, krótszego i dłuższego. Początkowo najpopularniejszymi formami daisho było połączenie tashi, czyli długiego miecza, oraz krótszego tanto. Obie z tych broni mają prostsze niż katana i wakizashi ostrze, lub wariacja katana połączona z tanto. Ostatecznie to wakizashi przejmuje miejsce tanto. Nad powodem tego przejścia w swojej książce pod tytułem Japoński miecz teoretyzuje Kanzan Sato. Teoretyzuje, że do tej zmiany doszło, ponieważ wakizashi miało większe zastosowanie w bliskokontaktowej walce na zamkniętych przestrzeniach. To wiąże się z tradycyjnym powodem do noszenia daisho. Tradycyjnie tylko jeden z mieczy miał być używany, zazwyczaj w dwuręcznym chwycie. Katana dłuższa przeznaczona była do walki na otwartej przestrzeni, na dalszych odległościach, a wakizashi do walki bliskokontaktowej wewnątrz budynku lub w zamkniętych przestrzeniach. Dopiero Miyamoto Musashi w połowie XVII wprowadził jednoręczny chwyt i stworzył sztukę dwojga niebios. O tej postaci mogliście usłyszeć już w naszym poprzednim odcinku o pięciu kręgach. W Rokuganie daisho ma podobną etymologię, oznaczającą krótki i długi miecz. Jednakże katana i wakizashi posiadają swoje własne symboliki. Wakizashi symbolizuje honor samuraja, a katana symbolizuje jego duszę. Katana posiada również poboczną symbolikę, albo raczej znaczenie. Samuraj, który nosił swego boku katanę, daje znać wszem i wobec, że jest wyuczony w posługiwaniu się nią i nie zawaha się jej użyć, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać. Dlatego również większość shugendzia i dyplomatów decyduje się nosić jedynie wakizashi przy sobie, co jest oczywiście w pełni akceptowalne w Rokuganie. Tak jak wspomniałem na początku, miecze noszone w daisho z czasem stały się symbolem statusu samurajskiej kasty. Dlatego też miały wiele elementów, które wyróżniały je od zwykłych broni i nadawały im szczególnego znaczenia. Są to chociażby ozdobne tsuba, oficjalne pochwy koshirae oraz użytkowe pochwy do przechowywania mieczy, saya. Zazwyczaj, kiedy samuraj nie wychodził ze swojego domu i nie musiał spotkać się z nikim ani reprezentować swojej osoby czy pana, przechowywał katanę w saya,
użytkowej pochwy wykonanej z miękkiego drewna, w której miecze schowane spoczywały na odpowiednim do tego przeznaczonym stojaku. Kiedy jednak zdarzała się sytuacja, że samuraj wychodził i pojawiał się w jakiejkolwiek socjalnej czy też społecznej sytuacji, przywdziewał przy pasie specjalne, oficjalne pochwy nazywane koshirae. Do nich wsuwał zarówno katany, jak i wakizashi i były one wykonywane zazwyczaj z twardszego drewna, lakowanego, które utrzymane było w kolorach oraz ozdobione ornamentami symbolizującymi rodzinę tego samuraja, same jego dokonania lub też pana, którego reprezentował. Miecze zazwyczaj nie były przechowywane w tych pochwach, dlatego że lakowane drewno o wiele lepiej trzymało wilgoć i miecze mogły ulec uszkodzeniu. Ważnym elementem jest również tsuba, o której już wspominałem. W okresach Muromachi czy też Momoyama tsuba były raczej funkcjonalnym elementem chroniącym ręce samuraja. Później jednak w okresie Edo stały się o wiele bardziej ozdobne i wykonywane często z miększych, a bardziej ozdobnych i estetycznych materiałów. Od samego początku jednak tsuba była elementem ozdobnym, zazwyczaj zawierającym mon samuraja, który nosił ją przy swojej broni i w przeciwieństwie do jelców europejskich mieczy, nie miała po pierwsze chronić palców samuraja przed uderzeniami, a raczej reprezentować, do kogo należy ten miecz, oraz umożliwiała walczącym specjalne zwarcie dwóch ostrzy, tak, że opierały się nawzajem o swoje tsuby. Od okresu Edo do dzisiaj tsuby są często przedmiotami kolekcjonerskimi lub pamiątkami rodzinnymi. Tak jak mówiłem, zawierają w sobie mony danych rodzin lub osób i często przekazywane są przez całe pokolenia. Ostatnim elementem, o którym chciałbym wspomnieć, związanym z daisho, są wiązania, saego. Z pozoru zwykłe jedwabne sznurki, którymi mocowało się pochwy do obi. Jednakże w Japonii miały one być swego rodzaju reprezentacją i odbiciem spirytualnej więzi samuraja z jego bronią, więc przykładano szczególną uwagę do odpowiedniego wiązania tych jedwabnych sznurków. W Rokuganie katana jest chodzona z wielką czcią we wszystkich domach. Rodzinne katany są bardzo często przekazywane z pokolenia na pokolenie, w czego wyniku sama katana jest w stanie zdobyć chwałę dorównującą wielu samurajom. Różne rodziny posiadają jednak różne spojrzenia na katanę i daisho. W rodzinie Raidoji pozwala się, aby przy daisho nosić yari zamiast katany. Co wynika z tego, iż sam Raidoji był niezwykle dobrze wytrenowany w posługiwaniu się yari oraz z faktem, że większość daidoji również jest trenowana w tej samej sztuce yari jutsu. Modliczki i kreby mają bardziej pragmatyczne spojrzenie na katanę i daisho samuraja. Dla większości samurajów rodziny Hida katana jest jedynie symbolem statusu, a nie czymś, czego używają często w walce, gdyż katana nie jest przystosowana do walki z istotami, na którymi ścierają się oni codziennie na murze. Modliszki natomiast, gdy przybywają na statku, chowają swoje daisho pod pokład, w odpowiednie miejsce, aby nie zawadzało im po prostu przy pracy. Ponieważ na statku jest już tyle mało miejsca, że nikt nie może sobie pozwolić, żeby biegać z metalowym patykiem u biodrze, a tym bardziej wywijać tym ostrzem już jak rozpocznie się walka na statku. Najciekawsze według mnie jednak jest spojrzenie Tsuruchi na daisho, gdyż oryginalny Tsuruchi, który był synem Skorpiona i Lwa i który został zdradzony przez obydwa te klany, w gniewie i w buncie złamał on swoje daisho i poprzysiągł już na zawsze, że ani on, ani żaden z jego potomków nie będzie walczył z jego pomocą. I od tamtego czasu symbolem Tsuruchi przestało być daisho, a stał się łuk. W historycznej Japonii miecze składające się na daisho także zajmowały bardzo wysoki status w życiu samuraja, nie tylko w czasie wojen. Przykładano ogromną uwagę, aby dbać o to, aby miecze były zawsze czyste i ostre, schowane w koshirae, noszono je tak, aby ostrą stroną skierowane były do góry, by nie stąpiły się w żaden sposób, dotykając wewnętrznej części pochew, a w czasie pokoju, przechowywane w saya, w domostwach ustawiane były na specjalnych stojakach.
tutaj chciałbym wspomnieć o ciekawym zwyczaju, który wiąże się z odpowiednim ustawianiem i eksponowaniem takiego daisho na ścianie, ponieważ w czasach pokoju właściciel daisho stawiał swoje wakizashi i katany tak, aby rękojeści były zwrócone w lewą stronę. W ten sposób trudniej było dobyć mieczy znajdujących się na ścianie. Kiedy jednak nadchodziły czasy wojny, w domu trzymano daisho wystawione wciąż na tym samym stojaku, jednakże tym razem rękojeści obrócone były w prawo. W ten sposób, w razie potrzeby, właściciel mógł bardzo szybko dobyć broni i użyć ją przeciwko swoim przeciwnikom. Inne zwyczaje związane z daisho, które mówią nam, jak ważnym elementem codziennego życia były, to na przykład zwyczaj zostawiania katany przed wejściem do budynku, kiedy wakizashi mogło być noszone wewnątrz. Znów źródłem tej wiedzy jest książka Japoński miecz autorstwa Kanzana Sato oraz zwyczaj kładzenia już krótszego miecza wakizashi podczas posiłku po swojej prawej stronie na znak pokoju. Znów miecz leżący po prawej stronie trudniej było dobyć, tak jak zwykle nosi się go po stronie lewej. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Za 2 tygodnie możecie się już spodziewać kolejnego filmiku z naszej serii o szkołach, tym razem o przywódca Hokodo. A w międzyczasie zapraszamy do oglądania się naszej kampanii. To tyle. Żegnam wszystkich. Do zobaczenia.